Dzień dobry, witam Państwa na panelu dyskusyjnym pod tytułem Trudny temat, który odbywa się w ramach tegorocznej edycji spotkania liderów branży nieruchomości. Moimi gośćmi są Władysław Grochowski, prezes zarządu w grupie Arche. Dzień dobry. Dzień dobry, witam optymistycznie. Witam pana Konrada Puchockiego, wiceprezesa Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest również Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu. Witam Pana Pawła Majkusiaka, architekta, partnera w pracowni JEMS Architekci. Dzień dobry. Dzień dobry, ja się nazywam Anna Krzyżanowska, będę prowadzić dzisiejsze spotkanie. W związku z tym, że pan poseł Wróblewski nie będzie mógł uczestniczyć w całym naszym panelu, to przesuniemy akcenty tak, aby na początku porozmawiać o ewentualnej potrzebie zmian w prawie. Przed tym jednak chciałbym poprosić pana Konrada Puchockiego z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, by opowiedział, jak dziś kształtuje się klimat inwestycyjny, jeśli chodzi o dostępność gruntów w Polsce. Dziękuję. No, przede wszystkim widzimy dramatyczny wzrost cen. Ten cen, który dzisiaj obserwują konsumenci, czyli ci, którzy chcą kupić mieszkanie, to jest to, co my zaczęliśmy obserwować 2 lata temu czy 3 lata temu i wtedy krzyczeliśmy, że te ceny bardzo istotnie rosną. Natomiast to, co jest smutne, to co widzieliśmy do tej pory, jest absolutnie niczym przy tym, co widzimy obecnie. Dzisiaj inwestorzy zaczynają się rzeczywiście wstrzymywać, uznając, że ceny, które są na rynku gruntów, na rynku wykonawstwa, są tak wysokie, że rzeczywiście zastanawiamy się, czy będziemy w stanie zaoferować produkt, który ktoś kupi w ogóle. Mówimy tu zarówno o mieszkaniach, jak i o biurach, no bo wiadomo, że zależy nam na tworzeniu miejsc pracy, walczymy o ściąganie inwestorów, czy tych, którzy z Londynu relokują się do Europy, czy tych, którzy z Azji się relokują do Europy i walczymy o to, żeby zaoferować ich pracownikom w miarę tanie mieszkania, a im samym w miarę tanie biura, po to, żeby chcieli rzeczywiście to w Polsce tworzyć te miejsca pracy i żeby pokazać na przykładach, jak szalony jest to wzrost, proszę Państwa. W końcówce 2021 roku w Gdańsku licytacja publiczna działki Poczty Polskiej skądinąd wystawiona za 35 milionów złotych. Licytacja zakończyła się, proszę Państwa, na 140 milionach złotych. Trudno o lepszy przykład, jak ogromny głód działek jest w dużych miastach. To jest całkowite załamanie. I teraz co musimy powiedzieć? To oznacza, że ceny w tej lokalizacji będą prawdopodobnie 18-20 tysięcy za metr kwadratowy, a to nie jest działka nad morzem, to nie jest działka turystyczna. To jest działka rzeczywiście w centrum Gdańska, ale nie nadmorska, nie w celu budowania luksusowych apartamentów nadmorskich w żadnym wypadku, tylko takich rzeczywiście do mieszkania. Dosłownie przed chwilą GUS opublikował dane dotyczące rozpoczynanych inwestycji w styczniu, i proszę Państwa, w kategorii budownictwo mieszkaniowe deweloperzy zanotowali 40% spadek nowo rozpoczynanych inwestycji. W jednym miesiącu, rok do roku oczywiście patrzymy. To oznacza, no, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie startować i ja powiem dlaczego prawdopodobnie. To wynika z kosztów wykonawstwa. My mamy problemy z zakontraktowaniem wykonawców, którzy nie są w stanie oszacować swoich kosztów przy rosnących kosztach pracy, przy rosnących kosztach energii, przy zmianach w Nowym Ładzie i rzeczywiście dzisiaj dostajemy oferty o 15% wyższe niż dostawaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. No i to wszystko sprawia, że zaczyna przestać nas, Polaków, być stać na mieszkania, czy przestajemy budować konkurencyjne miejsca pracy. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie do debaty. Panie pośle, mamy komisję deregulacyjną, która przedstawić ma projekt zmian dotyczących, które mają ułatwić funkcjonowanie między innymi biznesu. Czy będą też w tych propozycjach zmian przepisy dedykowane rynkowi mieszkaniowemu? To znaczy prace nad pierwszą ustawą deregulacyjną
zmierzają do końca. Właściwie istnieje już projekt, który składa się z propozycji przekazanych przez, z jednej strony przez Ministerstwo Rozwoju, z drugiej strony przez inne ministerstwa i rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw Adama Abramowicza. I z trzeciej strony są to postulaty wniesione przez izby i stowarzyszenia gospodarcze oraz think tanki, z którymi spotykaliśmy się w październiku i w listopadzie. Ta ustawa jest praktycznie gotowa, trwają, powiedzmy, można powiedzieć, konsultacje, jeszcze takie ostatnie już polityczne dotyczące tej ustawy. Ona zawiera kilkadziesiąt propozycji deregulacyjnych, dedykowanych z jednej strony przedsiębiorcom, w jakimś stopniu także bezpośrednio obywatelom. W tej ustawie nie podejmujemy tego tematu, który znam ze spotkań z przedstawicielami firm deweloperskich. I w tej ustawie te problemy nie znajdą. Natomiast w momencie, w którym ta ustawa zostanie przyjęta, a może nawet nieco wcześniej, kiedy w każdym razie nabiorą rumieńców pracę nad tą ustawą, rozpoczną się prace przygotowujące drugą ustawę deregulacyjną, którą planujemy, która będzie poświęcona branży budowlanej i urbanistycznej, znaczy temu obszarowi, budownictwu i urbanistyce, dlatego że w trakcie prac nad ustawą wpłynęło dużo uwag, sygnałów związanych z prawem, związanych z urbanistyką. One dotyczą bardzo różnych kwestii. W jakimś sensie można powiedzieć, że ta druga ustawa będzie ustawą, która idzie, rozwija tą myśl, która pojawiła się w Polskim Ładzie, związaną z uproszczeniem prawa budowlanego, dom bez formalności. Więc to oczywiście nie są te same kwestie, ale mówię o tym, że jest zamiar przygotowania drugiej ustawy temu poświęconej. Od razu zasygnalizuję jednak pewne problemy, które zresztą zna pan mecenas Płochocki i inne osoby zajmujące się tą problematyką. Dzisiaj będę musiał państwa opuścić ze względu na moje spotkania na poznańskiej dzielnicy Wilda. Te spotkania odbywają się w ramach Dnia Poselskiego. Ja raz na 3 tygodnie odbywam taki wyjazdowy dzień poselski. Organizuję między 7 a 10 spotkań w terenie. Spotykam się z różnymi grupami mieszkańców. I już dwukrotnie w ciągu ostatnich miesięcy spotykałem się z jednej strony na poznańskim Piątkowie i na poznańskich Ratajach. To są dwie duże dzielnice bloków mieszkalnych, z radami osiedli i z mieszkańcami. W jednym i drugim przypadku pojawiały się zastrzeżenia, żal, protest ze strony mieszkańców przeciwko rozbudowie deweloperskiej. Mówię o tym dlatego, że te zmiany, o których mówi branża, ja je rozumiem i ja jakby je, mogę powiedzieć, wspieram, w tym sensie, że rozumiem potrzebę uwalniania gruntów na rozbudowę deweloperską. Rozumiem, że jest to konieczne, żeby obniżać ceny, żeby w ogóle branża mogła funkcjonować, i całym jestem zdecydowanie za tym, żeby te działania prowadzić i szukać sposobów uproszczenia, ale widzę absolutnie potrzebę intensyfikacji relacji między deweloperami, nie tylko chodzi o deweloperów, chodzi o wszystkich, którzy chcą budować nowe bloki, nowe osiedla, a tymi mieszkańcami, spółdzielniami, tymi podmiotami i ludźmi przede wszystkim, którzy mieszkają na osiedlach. No bo z punktu widzenia mieszkańców na przykład Piątkowa, oni wskazują na osiedlu Bolesława Chrobrego, na osiedlu Batorego, wskazują niedawno wybudowane bloki, duży blok, który miał być pięknie właśnie architektonicznie wykończony, z ogrodem na dachu, przystosowany do wszystkich oczekiwań środowiskowych, ekologicznych. No, a praktyka wygląda zupełnie inaczej. Mieszkańcy obawiają się, że jakakolwiek dalsza rozbudowa na Piątkowie, także na gruntach na przykład po Tesco, spowoduje, że będzie 2 razy więcej samochodów i dużo większe problemy z parkowaniem,
kilka tysięcy osób więcej będzie tam mieszkać, terenów zielonych będzie jeszcze mniej niż obecnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku deweloperskiego, rozumiejąc potrzebę, uważam, że powinniśmy w taki sposób spróbować sformułować te przepisy, żeby wyjść jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom tych ludzi, którzy tam mieszkają, czyli zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, rzeczywiście zapewnić i później być w stanie wyegzekwować odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne, dojazdowe, zapewnić tą odpowiednią ilość powierzchni zielonej. Mówię o tym, bo nie da się na dłuższą metę jakby pchać tego tematu, pchać to może złe słowo, ale w każdym razie realizować tej sprawy, jeśli by miało odbywać się to w kontrze do mieszkańców. Wiadomo, że nikt nie będzie szczęśliwy, jak powstanie kolejny blok, ale ja jestem za tym, żeby szukać jakiegoś, harmonizować te interesy, rozbieżne interesy tych, którzy chcą mieć nowe mieszkanie i chcą mieszkać, tych, którzy chcą budować i tych, którzy już tam mieszkają. Tylko godząc te interesy, jesteśmy w stanie szybko doprowadzić do zmian w prawie. Ja rozumiem, że one są potrzebne, jestem gotów nad nimi pracować, ale te oczekiwania mieszkańców Poznania, ale myślę wielu metropolii, Państwu na tym spotkaniu przekazuję i proszę o ich rozważenie. Tym jeszcze elementem, który jest pewnie ważny, nie jest to pierwsze spotkanie w tej sprawie, bo też spotykałem się przecież z przedstawicielami branży właśnie u Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Na pewno nie jest bez znaczenia też to, aby myśleć o tym, aby te nowe inwestycje zawierały miejsca drobnego handlu, rzemiosła, żeby to było nie tylko pomyślane jako miejsce do mieszkania, ale żeby to były też takie centra lokalnych usług, właśnie dlatego, dla takich usług, których brakuje w wielu miejscach, właśnie na przykład dotyczących, nie wiem, Szewc albo Krawiec, albo inne jakieś tego rodzaju punkty z usługami dla społeczeństwa. I tutaj stawiam kropkę i bardzo uważnie będę panów słuchał. I pani. Bardzo proszę o odniesienie się pana Konrada Pochockiego. Jeżeli mogę ad vocem, to przede wszystkim, panie pośle, bardzo dziękujemy za zrozumienie. To rzeczywiście jest często tak, że branża jest postrzegana jako ci, którzy nie są pożądani w okolicy, no bo wiadomo, że jeżeli powstaje jakakolwiek inwestycja obok naszego domu, to najczęściej jesteśmy przeciwni i niezależnie od tego, czy dotyczy to budowy bloku, domów, osiedla, ale również drogi, zawsze widzimy, że wszyscy mieszkańcy walczą o to, żeby jakakolwiek obwodnica nie przebiegała tuż obok nich, tylko gdzieś indziej, czyli wszyscy chcemy autostrad, linii energetycznych, wielkich inwestycji, no ale nie obok mnie, prawda? To niestety jest ta zawsze zasada. Widać, jak rząd trudno ma w tej chwili w przekonaniu mieszkańców do centralnego portu komunikacyjnego. To jest stare jak świat, nie tylko w polskich warunkach, jest wszędzie. I myślę, że my też występujemy jako taki ambasador tych, którzy te mieszkania dopiero mają mieć rzeczywiście, bo to jest prawda. Ci, którym ten blok będzie powstawał obok okna, oni się zbiorą, oni pójdą na spotkanie z panem posłem i powiedzą, że my nie chcemy tej nowej inwestycji. Natomiast ci, którzy są w potrzebie i chcą założyć rodzinę, w Polsce nie wyjeżdżać, myślą, gdzie mogą kupić to mieszkanie, czy mają po studiach uciekać za granicę, czy nie, oni raczej się nie zbiorą w grupę na etapie, kiedy jeszcze tej inwestycji nie ma w ofercie i nie przyjdą, nie powiedzą: panie pośle, ale my byśmy chcieli właśnie tu zamieszkać i prosimy o to, żeby władza tworzyła nam warunki do mieszkania, bo ta sytuacja mieszkaniowa w Polsce i tak jest na szarym końcu Europy. I to jest bardzo dużą rolą rzeczywiście władzy, żeby gdzieś wypośrodkować te potrzeby. I ja też przyznaję, że my na pewno jako branża musimy dużo bardziej otwierać się na relacje z sąsiadami. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że zbyt długo budowaliśmy tylko dla naszych mieszkańców. My inwestowaliśmy w świetnej jakości mieszkania, w marmury, windy, w parkingi podziemne i płoty często. I te płoty chyba są takim najbardziej newralgicznym elementem, zapominając o tym,
że może musimy zabrać tym naszym mieszkańcom bezpośrednio, którzy chcieliby mieć prywatny ogródek tylko dla dzieci własnego bloku, żeby mogły, że tak powiem, puścić je bez opieki, ale właśnie otwierając nasze osiedla również na sąsiadów, tak jak to jest w starych spółdzielniach, gdzie to grodzenie jest sporadyczne jeszcze na szczęście i powoduje to, że to jest przestrzeń wspólna. Więc ja myślę, że my też mamy dużo do zrobienia, ale też prosimy tą władzę, żeby była, pamiętała o tych, że to są rodziny, które te mieszkania kupują. One nie stoją puste, one znajdują natychmiast nabywców, a te szalejące ceny pokazują, że interwencja potrzebna jest natychmiast, bo inaczej my dzisiaj patrzymy na horrendalne ceny. W tamtym roku największe miasta plus 18% rok do roku. To jest wyżej niż rosną pensje, a w tym roku spodziewamy się kolejnych 100. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł powiedział o tym, że warto byłoby zastanowić się nad czymś z rodzaju konsultacji publicznych z mieszkańcami nowych inwestycji deweloperskich. Czy zdaniem pana architekta to jest dobry kierunek? Potrzebne są? Takie konsultacje publiczne są tworzone w przypadku takich dużych, multifunkcyjnych inwestycji. Już dziś. Znaczy ja na początku chciałbym wyrazić taką może prośbę, bardzo dużą prośbę, bo oczywiście konsultacje są potrzebne. Ja myślę, że dzisiaj już coraz większa ilość deweloperów stara się swoje projekty przedstawić już na etapie projektowania potencjalnym stronom tego postępowania, bo to mówiąc wprost, w interesie wszystkich jest, aby skrócić ewentualny proces budowania tego domu. I taka konsultacja może poza tym, że dowiemy się, jaki tak naprawdę jest oczekiwany pomysł na to otoczenie, na zapotrzebowanie usług lokalnych, bo to jest najlepszy sposób na stwierdzenie tego, co powinniśmy zbudować. To ja chciałem jeszcze zacząć od takiego słowa z prośbą do pana posła, bo my mamy w ogóle w Polsce taką tendencję do reagowania i starania się uregulowania prawem takich procesów, które zachodzą, które są często nagłe, które powodują, że nie wiem, my lubimy reagować specustawami na zmieniające się życie. Mówiąc wprost, w moim odczuciu tak nie należy robić, dlatego że to zawsze ma swoje konsekwencje. W wielu planach, na przykład dzisiaj, spotykamy zapis o zakazie realizacji usług bankowych, bo jak pamiętamy, był kiedyś taki pomysł, żeby wysiedlać banki z parterów usług. Tak? Za chwilkę dzisiaj pojawią się w ustawach regulacje, które zakażą robienia restauracji, bo one przecież powodują jakiś kłopot. Także moja wielka prośba, żebyśmy my starali się na poziomie tych inwestycji właśnie rozmawiać, starać się układać plan na usługi. Tak jak pan poseł powiedział, spotyka się za chwilkę z mieszkańcami Wildy, czy jakby pomysł na to, żeby z nimi właśnie próbować włączyć ich także do tych procesów budowania, bo przyznam, że robimy projekty i bierzemy udział w projektach, w których się taki proces odbywa i muszę powiedzieć, że on jest bardzo dobrym pomysłem na po pierwsze rozładowanie napięć, po drugie dowiedzenie się, czego tak naprawdę, co powinniśmy zbudować w takiej lokalizacji. Oczywiście to czasami wydłuża proces przygotowania tej inwestycji o 2-3 miesiące. My namawiamy naszych inwestorów do takich działań, dlatego że po pierwsze no, ci lokalsi, oni naprawdę wiedzą lepiej, czasami wiedzą lepiej i to często jest z korzyścią dla tego inwestora, bo on mówiąc wprost ma już w ten sposób zrobiony jakieś takie małe badanie rynku. Także ja myślę, że to jest w ogóle przyszłość, bo dzisiaj chociażby przez media społecznościowe informacja o tym, że jest planowana jakaś inwestycja, no jest w zasadzie informacją natychmiastową po zakupie. I wiadomo, że to jest pomysł na to, żeby ci, którzy tam już mieszkają, mają swoje wydreptane ścieżki. No tak jak tutaj powiedział pan mecenas, to burzenie status quo dla tych ludzi jest już samym pomysłem na to, żeby oni byli przeciw. Ale tak naprawdę my często widzimy, że już po 2 czy 3 spotkaniach widzimy, że to nie jest tak, że to są 2 zwaśnione obozy rody, tylko to jest zwykle tak, że oni poprzez brak komunikacji często zaczynają się zwalczać, a tak nie musi być. Także wielki apel na koniec tego wstąpienia mojego do pana posła, żeby nie starać się za każdym razem regulacjami przepisów na poziomie ustaw
no, naprawiać w cudzysłowie kwestie rynku, bo to, co przeżywamy dzisiaj, jest jakimś wynikiem hossy, a myślę, że za chwilkę będzie to powoli regulowało, tak jak pan powiedział, już powoli rzeczywiście spadnie niestety ilość mieszkań oddawanych, co spowoduje pewnie za chwilkę spadek cen nieruchomości, pewnie. Nie wiem, ja nie jestem tego pewien, ale myślę, że w 2007-2008 roku przeżywaliśmy już podobne sytuacje. Więc tylko no, pytanie, co zrobimy z prawem, które wprowadzi właśnie specustawami regulacje na poziomie nawet rozwiązań funkcjonalnych. Jeszcze chciałabym dopytać, co pozytywnego udało się uzyskać z konsultacji społecznych prowadzonych w ramach inwestycji, którą Państwo prowadzili? Ja myślę, że po pierwsze zaprezentować te projekty, które są planowane i opowiedzieć trochę i w ten sposób uzyskać możliwość, tak jak mówię, odbioru tej inwestycji. Nie jesteśmy, ci ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie, często są przeciwnikami budowania, bo oni nie znają pomysłu na ten dom. Tak? Ja myślę, że dosyć często my też uzyskujemy informacje, że my, powiem szczerze, byłem ostatnio zdziwiony, kiedy ci mieszkańcy, tak jak pan poseł mówił, mówią, my tu nie mamy usług, my potrzebujemy usług, a inwestor mówił, nie za bardzo chce wierzyć w to, że tam będzie potrzeba tych usług i będzie ten program tych usług do zrealizowania potrzebny. W związku z tym dla nas jest to taka informacja od tych lokalsów, od tych sąsiadów. My to akurat w tamtym wypadku nazwaliśmy rozmowami sąsiedzkimi. Do dowiedzenia się tego, jak działa otoczenie, co możemy naszym projektem przynieść dla tych lokalnych społeczności. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam po prostu... To znaczy myślę, że jesteśmy w procesie akurat przygotowania takiej inwestycji, gdzie ludzie zaufali nam, ale ja się może teraz na chwilkę wyłączę. Bardzo proszę, panie pośle. Znaczy na pewno taka praktyka, niezależnie od tego, czy ona jest wymagana przez przepisy, czy nie, konsultacji społecznych, rozmowy z mieszkańcami rozładowuje tego rodzaju napięcia, o których mówiłem. Natomiast to, od czego pan mecenas rozpoczął, no to jest oczywiście prawda, że nie powinniśmy na każdą trudną, na każdy problem, każdą niewygodną sytuację reagować za zmianami w przepisach. To zauważył już taki znany amerykański sędzia i teoretyk prawa Wendell Oliver Holmes, mianowicie, że trudne przypadki rodzą złe prawo, ale niestety ta prawidłowość jest prawidłowością, którą obserwujemy na całym świecie. Pojawia się problem, czasami jakieś nadużycie i opinia publiczna bardzo szybko oczekuje podjęcia działania, skutecznego działania przez ustawodawcę, no, co skutkuje wprowadzeniem kolejnego przepisu, który bardzo często problemu ostatecznie nie rozwiązuje, a stwarza wrażenie, że jest szybka i stanowcza reakcja polityków. Mówię o tym dlatego, że jest to pewna spirala. Oczekiwanie społeczne, kreowane także przez media, w sensie pewnej sensacji albo pewnego bulwersującej sytuacji i podjęcie szybkiego działania prawodawcy. No, Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji ma za zadanie jakby no zupełnie odwrotne, odwrotny jest jej cel, mianowicie celem jest usuwanie przepisów, które są zbędne, niepotrzebne, utrudniające życie, ale te dwie tendencje, z jednej strony do reagowania na każdy problem, a z drugiej strony tendencja, żeby deregulować, upraszczać, no one gdzieś w przestrzeni publicznej, w życiu publicznym się zderzają. Mi oczywiście bliżej jest do myślenia deregulacyjnego, chociaż jako polityk, który każdego dnia odbiera maile, no muszę też reagować. Jestem pod presją moich wyborców. A dziś dostałem takiego maila od jednego z poznaniaków, który mówi, czy to prawda, że od drugiej połowy roku nie będzie już obowiązku, aby deweloperzy dostarczali miejsca parkingowe. Przecież to jest, jakie będzie miało to skutki społeczne. Każdy potrzebuje dziś samochodu. W związku z tym transport publiczny to jest opowieść przyszłości. Ktoś jak ma rodzinę i dzieci, to musi mieć samochód. W związku z tym, jak można wprowadzać takie przepisy? Stanowczo żądam od pana, żeby przeciwdziałać temu i tak dalej, i tak dalej.
Podaję panu ten przykład, żeby powiedzieć, że ta presja społeczna, ona nie jest presją przesadzoną, ona jest realną, no, jakby doświadczamy jej każdego dnia. Stawiam tutaj kropkę. No i jeszcze chciałam podpytać pana posła, bo rozumiem, że presja społeczna i oczekiwanie wyborców to jest rzecz ważna dla polityków, ale z drugiej strony, jeżeli nie wprowadzimy regulacji, które pozwolą na dogąszczenie zabudowy, ponieważ będziemy kierować się głosem publicznym, to będzie nam się ta zabudowa rozlewać, a rozlewanie zabudowy, jak Państwowa Agencja Nauk niedawno wskazała, to są gigantyczne koszty, które ponoszą już wszyscy. Tak. Oczywiście jest prawda, do tego nie ma wątpliwości i z tym też ciągle się mierzymy, budując kolejne niepotrzebne w gruncie rzeczy drogi i szkoły przy założeniu, że na przykład Poznań rozwijałby się jako miasto, a dziś osiedla powstają 20-30 kilometrów od miasta, co ma wiele negatywnych konsekwencji, także finansowych, że mamy dwa razy więcej infrastruktury, a wcale nie mamy więcej mieszkańców. Rozumiem to i dlatego tu jestem z panią i z panami, żeby o tym rozmawiać i szukać jakiegoś sposobu wyjścia naprzeciw tym obawom. I dlatego panu mecenasowi Majku Siakowi bardzo serdecznie dziękuję za tą intuicję dotyczącą tych konsultacji. Być może to jest jakiś jeden z elementów takiej regulacji. Ja chciałam jeszcze zapytać, z jaką propozycją na poprawę dostępności gruntów inwestycyjnych wyszedł Polski Związek Firm Deweloperskich? To, żeby właśnie spowodować, żeby ta zabudowa się jednak nie rozlewała. Czy jaki jest złoty środek w Państwa wydaniu? My oczywiście tak naprawdę podchwyciliśmy może trochę tutaj pomysł, który na poprzedniej konferencji Rzeczpospolitej wskazał sam minister Uściński, czyli ułatwienia w przekształcaniu terenów usługowych w tereny mieszkaniowe. Dzisiaj poseł Wróblewski o tym również mówił. Rzeczywiście mamy ogromne połacia terenów, które są w centrach miast. One są wyposażone w infrastrukturę, czyli tam już jest, tam są drogi, tam jest dostępność wody, kanalizacji, a dzisiaj tak naprawdę zajmują nikomu niepotrzebne, no, generalnie ogromne puste przestrzenie. Częściowo mówimy o na przykład centrach handlowych budowanych na początku lat 90., zwłaszcza takich, czy takich, które się nie przyjęły, ale również mówimy o tym, że w wielu miejscach zbyt dużo terenów przewidziano usługowych, a nie mieszkaniowych, bo to co powiedział poseł Wróblewski, że musimy patrzeć na społeczeństwo i to jest 100% racji. My musimy też patrzeć, jak się zmieniają przyzwyczajenia społeczne, czyli my chcemy jako społeczeństwo mieć blisko do pracy, do szkoły i do miejsca mieszkania. Nie chcemy dojeżdżać 2 godziny do centrum miasta, a dzisiaj jesteśmy do tego zmuszani. I rzeczywiście my sugerowaliśmy tutaj zmiany w specustawie mieszkaniowej, które umożliwiłyby przekształcanie gruntów pousługowych na tych samych zasadach, na których przekształcane są grunty poprodukcyjne, bo przypomnijmy, że kiedy specustawa mieszkaniowa powstawała te przeszło 5 lat temu, rzeczywiście takie przykłady starych zakładów będących jeszcze w obrębie miast, właśnie poprodukcyjnych, one były świetnym case'em, świetnym przykładem, tak jak, nie wiem, Warszawska Wola, bardzo prężnie się rozwijająca, świetnie skomunikowana, wtedy powstawało tam metro i faktycznie ustawodawca zaproponował łatwiejsze przekształcenia takich terenów. Dzisiaj COVID nam spowodował to, że nikt już nie chce budować centrów handlowych, a przynajmniej nie takich ogromnych, jak kiedyś były. Część tych centrów jest do przebudowania, właśnie do przywrócenia tkanki miejskiej, do zrobienia z tego obiektów, w których jest życie tak po godzinach otwarcia, czy po godzinie 18, i oczywiście wprowadzenia tam zieleni, małej takiej lokalnej gastronomii. No, ja myślę, że mamy już takie pierwsze przykłady w Polsce. Powstaje też jeden taki przypadek wielofunkcyjnego obiektu na warszawskim Mokotowie, właśnie w trybie specustawy mieszkaniowej. Społeczeństwo lokalne nie tylko dostanie 2 parki, ale dostanie jeszcze, co najważniejsze chyba dla lokalnych mieszkańców, szkołę,
którą inwestor prywatny zrealizuje za swoje pieniądze na swojej działce i za przysłowiową złotówkę odda miastu, za darmo oddaje miastu. A z tej szkoły oczywiście będą korzystali wszyscy okoliczni mieszkańcy. To pokazuje, tylko tam jest teren poprodukcyjny. Ten projekt jest realizowany na terenie poprodukcyjnym, a mamy mnóstwo takich terenów pousługowych, więc ja tu rzeczywiście zwracam się z prośbą do pana posła, żeby rozważyć, czy w tym pierwszym pakiecie deregulacyjnym nie warto pomyśleć o tej prostej deregulacji, żeby te zmiany, zasady stosowały się nie tylko do poprodukcji, ale i może pousługowych obiektów, bo rzeczywiście te mieszkania przestają być dostępne już dzisiaj, one już nie są dostępne. A jakiekolwiek działanie podjęte dzisiaj ma swoje efekty dopiero za 2 lata, bo nam minimum 2 lata zajmuje przygotowanie projektu i to naprawdę nieskomplikowanego. Skomplikowane projekty przygotowuje się 5 lat, to Paweł Majkusiak najlepiej powie, ile duże projekty się przygotowuje. 5 lat to często jest mało na zrobienie takiego projektu, bez budowy, tylko na przygotowanie. Panie pośle? Dlaczego nie w pierwszej ustawie deregulacyjnej? Albo może tak, poczuł się pan poseł przekonany. Ustawa jest gotowa, natomiast tak jak państwu powiedziałem, druga ustawa deregulacyjna ma być poświęcona prawu budowlanemu, urbanistyce, więc jest to obszar, który będzie może nie kompleksowo potraktowany, no ale chcielibyśmy taką ustawę deregulacyjną tematyczną przygotować. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo z różnych powodów trudne, żeby w tej pierwszej ustawie, która już jest gotowa, która już była, jest w wielu miejscach konsultowana, pojawiały się kolejne zapisy, no bo siłą rzeczy spowoduje to oczekiwania z różnych innych stron, żeby też natychmiast w trybie już takim nadzwyczajnym wprowadzać kolejne regulacje. No, dlatego wydaje mi się, że to byłoby na tym etapie już trudne. Bardzo dziękuję. Chciałbym, żeby do tego pomysłu pan Konrad chciałby coś dodać? Tylko chciałem panie pośle zapytać, a horyzont czasowy tego drugiego pakietu, o którym pan powiedział, czy on jest kwartał, pół roku, rok, czy jakkolwiek w przybliżeniu jest pan w stanie określić? Pierwsza ustawa deregulacyjna będzie mogła być złożona w lutym albo na początku marca, to jeszcze w marcu rozpoczniemy pracę nad drugą ustawą. Natomiast jeśli ustawa nie zostanie pozytywnie skonsultowana i sprawy będą się przeciągać, no to może trwać dłużej. Ja bym chciał i mam nadzieję, że ta ustawa szybko trafi do Sejmu, ale nie zależy to w tym momencie już ode mnie. Albo może inaczej, nie zależy przede wszystkim ode mnie. Bardzo dziękuję. Pana prezesa Grochowskiego chciałam zapytać o to, co sądzi o właśnie tych propozycjach stworzenia Lex Developer pod terenami usługowymi. Czy widzi pan rzeczywiście potrzebę takich regulacji? Tak, zdecydowanie tak. Ja powiedziałem na początku, że witam optymistycznie, bo ja, czy jakby moja firma dobrze porusza się, czym jest trudniej, to wtedy część konkurencji sobie nie radzi. My stosujemy czasem metody niekonwencjonalne i tak od 30 lat działamy. Mamy w tym, myślę, że największe doświadczenie w Polsce, bo w bardzo różnych miastach czy środowiskach, czy jak takich nieoczywistych, tam gdzie w ogóle inni nie wchodzą, czy nie poradziliby sobie, to my się świetnie poruszamy, ale to nie jest jakby zaletą, czy ja nie chciałbym tak, bo bardzo lubię konkurencję, żeby w taki sposób gdzieś wypadali co niektórzy. I oczywiście uwolnienie wszelkich terenów, tak, bo mamy strasznie dużo terenów i gdzieś musimy, czy niektórzy się wyprowadzają, a to niepotrzebne, no jakby takie rozrastanie się miast. My od wielu lat nie kupujemy już takich terenów niezainwestowanych wcześniej, już tak założyliśmy sobie i nie ma potrzeby, ale oczywiście problemów jakby do pokonania dużo jest, oprócz oczywiście, że tereny gdzieś czekają,
A tutaj tylko mało na rynek trafia i te ceny rosną. My od kilku miesięcy już nie kupujemy pod mieszkaniówkę, bo te ceny są tak przeholowane, tak jak w 2008 roku w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie nie, stop, bo po prostu no, podcinamy gałąź, na której siedzimy i teraz też no, jakby taka nasza reakcja. Także my odeszliśmy pod mieszkaniówki i wchodzimy tam, gdzie inni nie chcą i w takich miejscach sobie i tam świetnie się poruszamy i swoimi drogami chodzimy, ale oczywiście nie znaczy, że problemów jest mniej. O, tak jak tutaj pan poseł mówi o deregulacji, każde kolejne przepisy nam jakby, my sobie przepisami nic nie uregulujemy. To powinno być przynajmniej no 10 stron, a najlepiej 100 stron wyrzucone do kosza i jedną stronę zrobić. My po prostu jakby żyjemy przepisami, komplikując sobie, że nam coś rozwiąże, a to nieprawda. Jakby nie wierzymy, nie mamy zaufania do ludzi, do tak, tego jakby nie rozumie, że i dlatego gdyby to w tym kierunku poszło, bo później z interpretacjami nieraz urzędnicy nawet by chcieli coś no, pomóc, ale nie wiedzą jak, nieraz się boją, a które przepisy zastosować, one są często sprzeczne. Także gdyby, panie pośle, można było całą jakąś dużą partię zastąpić no, kilkoma stronami prostymi, zaufajmy ludziom. Spotkanie tutaj z sąsiadami jak najbardziej, to też jest, bo my nie jesteśmy na jakiejś samotnej wyspie, nie oderwiemy się, tylko po prostu mamy ze sobą współpracować. Inwestorzy, załóżmy deweloperzy, no płacą te podatki, które są potrzebne, tak, tylko koszty rosną i gdzieś w tej mętnej wodzie próbują różni też coś oberwać, a to nie o to chodzi chyba. I załóżmy, jeżeli my wchodzimy głównie w tereny zdegradowane od wielu, wielu lat, zdegradowane przez zanieczyszczenia środowiskowe, gdzie nieraz kilka milionów to kosztuje. Także wtedy wchodzą no, raporty oddziaływania na środowisko, RDOŚ, konserwator zabytków i każdy nas traktuje, jakbyśmy byli jakimś intruzem. My chcemy coś zrobić, przywrócić tą tkankę, która jest zdegradowana, a jednak no, też przeszkoda, bo mówimy, że gdzieś tam wyrzucają nas społeczności, deweloperów nie lubią, ale my sobie tak urządzamy tą światą rzeczywistość prawdopodobnie. Nie wybieramy prostszych metod, tylko ja do końca tego nie rozumiem, także myślę, że pan poseł jakby uwierzy, że deweloperzy no nie są jakby tym złem, nie chcemy psuć. To rozumiem, natomiast po pierwsze, są dwie kwestie. Po pierwsze, mnie macie państwo po swojej stronie, bo ja rozumiem tą potrzebę, ale oczywiście, ale więc mnie do tego przekonywać nie trzeba, że rozumiem potrzebę tych regulacji. Natomiast jacy są deweloperzy, no to też wiem i są różni deweloperzy, jest też wiele złych przykładów, no bo jestem posłem już od 7 lat i no mnóstwo też interwencji w sprawie nietrafionych inwestycji, źle przeprowadzonych inwestycji i problemów z nimi związanych. Także sprawa jest bardziej złożona i to, że społeczeństwo, mieszkańcy sygnalizują różne problemy, jest właśnie też związane ze złymi doświadczeniami, więc raczej musimy szukać, no, mówiłem wcześniej o harmonizacji różnych interesów, ale też uwzględniać te punkty widzenia i pamiętać o tych złych doświadczeniach, które ma część naszego społeczeństwa i nie udawać, że ich nie ma, bo wtedy nasze działania nie będą wiarygodne, będą traktowane jako czysty lobbying na czyjąś rzecz. A mi by zależało na tym, żebyśmy ten problem rozwiązali, to znaczy w taki sposób, no, w duchu zrównoważonego rozwoju, uwzględniania różnych racji, żeby to się społecznie broniło, nie było traktowane jako jednostronne działania na czyjąś rzecz. Natomiast, ponieważ będę musiał kończyć nasz udział w debacie, to co państwu deklaruję, to taką konstruktywną współpracę
i starania, żeby możliwie szybko jakiś krok w tej sprawie zrobić. Przy czym, jak powiedziałem, nie jestem jedynym decydentem w tej sprawie. Ta ustawa, o której wspomniałem, jest wypadkową kilku czynników, z których no, nie na wszystkie elementy mam wpływ. Kłaniam się pięknie, dziękuję za to dobre spotkanie. Te rzeczy, o których pan mówił, pan Płochocki i pan Majkusiak, te konkretne propozycje, jakby te przepisy mogły wyglądać, ja to odnotowuję w pamięci. Jeśli będziemy pracować nad tymi przepisami, to te sugestie, które panowie tutaj przedstawiliście, będę starał się uwzględnić. Raz jeszcze dziękuję za miłe zaproszenie i ciekawą rozmowę. Bardzo dziękujemy, panie pośle. Dziękujemy, ale my rozmowy nie... Chciałbym tak, żeby pan poseł no, zaufał deweloperom, bo tam mogą się zdarzyć wszędzie jakieś wyjątki, ale politycy nie rozwiążą wszystkich spraw. Naprawdę, jeżeli wszyscy podejdziemy, naprawdę nie jest z nami tak źle. Akurat no, może się coś pojawiło, ale my potrafimy i między sobą też dbamy i zmieniamy. Tam zależy na tym. Nie żyjemy gdzieś poza jakby zupełnie, nie tylko pieniądze są ważne, tylko po prostu no, jakby tworzymy tą Polskę, też chcemy odpowiadać i żyjemy między ludźmi, te mieszkania dla ludzi są. Nie chcielibyśmy, żeby one były droższe niż muszą, ale przez procedury, które są no, jakby przeszły wszelkie granice, przez warunki techniczne i tak dalej, one niestety no, są droższe i przez nieuwalnianie terenów, gdzie świetnych no, terenów jest bardzo dużo, skomunikowanych z infrastrukturą, ale one często no, się sypią, gdzieś wstyd zostaje, tak jak teraz Konstancin, ale ja znam w Polsce bardzo wiele miejsc, mam zinwentaryzowanych kilkadziesiąt obiektów zabytkowych, gdzie pożary były i podpalenia kolejne, tylko nigdy sprawca nie znaleziony. Uważamy, że gdzieś nie ma problemów, ale mamy problemy, trzeba o tym mówić, tak samo jak wysypiska śmieci, które płonęły i które do Polski sprowadzaliśmy. Nieraz państwo sobie nie radzi, ja mam okazję powiedzieć i po prostu bez ludzi sama władza nie jest w stanie, bo organy nie są w stanie wszystkiego. My możemy kontrole i kolejne kontrole robić i kontrole do kontroli, tylko gdzie my idziemy, a gdzie jest człowiek? Pan prezes Grochowski wspomniał właśnie o Konstancinie. Tam dość ciężki temat Arche sobie wzięło na klatę, że tak powiem. Inwestycja na 10 tysięcy osób, mieszkańców, podczas gdy Konstancin ma 17 tysięcy mieszkańców. Tam opór społeczny dość duży jest i konsultują państwo dość istotnie tą lokalizację ze społecznikami. Tak, oczywiście spotkania sąsiedzkie były i kolejne będą, ale to po naszych jakby doświadczeniach z cukrownią Żlin i kolejnych obiektach, czy w Łodzi fabryka papierosów, no możemy sobie pozwolić, ale tam jest problem, to jest tak zdegradowane, tam nieraz jest połowę ściany zostało, to się sypie, jest tak zanieczyszczone też, także nie uciekniemy od tego problemu. My wchodzimy no jakby w takie najtrudniejsze tematy, gdzie trzeba wykonać obwodnicę dla Konstancina. To jest też praca dla deweloperów, a nie proste klepanie pieniędzy. I to no, widzę, że jakby ta nasza praca 30 przeszło lat, gdzieś to doświadczenie no, teraz będzie potrzebne. Tak samo no, na Śląsku. Elektrociepłownia Sząbielki, to nierozwiązywalne przez wiele jakby czy instytucji, czy zainteresowanych. No wchodzimy w to, bo to lubimy i jakby, że to jest konieczne po prostu. Konieczne, tak jak to określić, no, ktoś to powinien zrobić, państwo nie jest w stanie. Ale zaufajmy, no, że są jacyś pasjonaci, wariaci na tym świecie i są w stanie, tylko nie chciałbym, żeby wszędzie przeszkody były. To nie społeczność może, nie społeczności dane, bo ja się dogaduję świetnie, ale załóżmy, procedury są
gorsze, zła opinia o deweloperach, niektórych tak, ale w ogóle o przedsiębiorcach jest zła, że to są wszystko oszuści. Naprawdę jest wiele porządnych firm i to na nich jakby Polska powinna stać. Nam tych więcej podatków potrzeba, bo kolejne można rozdawać pieniądze, ale ktoś musi wypracować. Nie będziemy konkurencyjni, jeżeli będziemy sobie no, te procedury stwarzali. My jakby jesteśmy w tym, jakby w tej bańce i jakoś się poruszamy. Gdzieś pewne układy są w każdym jakby środowisku. Próbują, nie? Bo każdy chce coś uszczknąć i w tej mętnej wodzie no niestety ja nie wiem jaki interes jest, dlaczego te przepisy są takie skomplikowane. Układy, no, grupy interesów, jakieś można w każdym czasie wejść do postępowania tutaj jakby związane z pozwoleniem na budowę dowolny i trzeba przyćwiczyć rok, poczekać, że to nie jest strona. Także no, jeżeli sobie tego jakby nie zaczniemy regulować, to będziemy jeszcze bardziej w to brnęli. A te tereny no, nie można ruszyć, albo działamy, no XIX wiek, jak czytałem, no pięknie można było w ciągu roku olbrzymi zakład zrobić, zorganizować dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych, a tutaj dużo łatwiej jest wybudować, znaleźć finansowanie, niż przebrnąć przez te procedury, zwłaszcza, że my robimy coś porządnego, to co zdegradowali. Inni poprzednio napsuliśmy sobie i gdzieś zamiatamy pod dywan. Na co zostawimy dla następnych pokoleń? Pan prezes powiedział o negatywnym PR-ze branży deweloperskiej. Tak, chciałabym zapytać pana Konrada Pochockiego, jak troszeczkę obok tematu, ale jestem ciekawa, jak branża, właśnie Polski Związek, który zrzesza firmy deweloperskie, reaguje na takie sytuacje, gdy no, dany deweloper postępuje nie fair. Pozbywać się takich firm z grona członków? Tak, oczywiście. Szczęśliwie, przez ostatnie, w ogóle od istnienia, od początku założenia związku, szczęśliwie nie mieliśmy ani jednego przypadku, aby firma deweloperska będąca członkiem związku upadła. I to jest, przepraszam, zrobię odpukać w puste niemalowane, aby rzeczywiście tak dalej pozostało. Natomiast mieliśmy przypadki firmy, które usuwaliśmy po jakimś czasie, one padały. Pani redaktor zapytała o przykład, no chociażby Dolkan. Usunęliśmy firmę kilka lat przed tym, jak firma upadła, właśnie z powodu docierających do nas sygnałów, które nas niepokoiły. Firma została usunięta ze związku, co ciekawe nawet walczyła o pozostanie w związku, natomiast członkowie zgodnie zdecydowali, że jednak firma nie może pozostać i po paru latach, parę lat później, myślę, że to było 3-4 lata później, rzeczywiście mieliśmy upadłość firmy w wyniku upadłości SKOK-u, ale tam były różne niejasne sytuacje, o których pewnie większość opinii społecznej miała okazję gdzieś przeczytać. Podobnie no, przykładowo firma, która rozpoczęła realizację inwestycji na przepisach covidowych w jednym z miast w Polsce, została usunięta z grona członków. Tam nie widzieliśmy, uznaliśmy, że ten przypadek był rażącym wykorzystaniem przepisów niezgodnie z ich intencją. I rzeczywiście firma została usunięta z grona członków, więc jak najbardziej organizacja tak się oczyszcza. I my to, co jest myślę ważniejsze, przede wszystkim staramy się podnosić standard działalności naszych członków. I nie chodzi o to, żeby kogoś zostawić na lodzie, jeżeli jest problem, bo absolutnie nie. Natomiast rzeczywiście konsekwentnie tych, którzy świadomie naruszają przepisy i nie chcą się poprawić. Bo nie jest problemem, jeżeli ktoś popełnił błąd, ale się poprawia. To jest dobra sytuacja. Po to też jest związek, gdzie może oddziaływać na naszych członków. I z ogromną satysfakcją my to obserwujemy. Kiedy parę lat temu odpalaliśmy projekt Eco Avengers, czyli grupy, która przygotowała przewodnik po tym, jakie tanie i proste rozwiązania ekologiczne można realizować na inwestycjach deweloperskich. Od prostych, bluszcze, malowanie dachów na biało, realizowanie półprzepuszczalnych powierzchni, po bardziej skomplikowane, kiedy po szeregu szkoleń, publikacji, nam w poprzednim roku 85% z tego, co pamiętam, firm odpowiedziało, że już w
wdrożyło jakieś rozwiązania ekologiczne w swoich inwestycjach. I to jest to, co nas najbardziej cieszy, bo rzeczywiście udaje się nam dzięki temu, że ci nasi członkowie są bardzo otwarci na zmiany i podnoszenie jakości, realizować tą poprawę wizerunku, ale oczywiście zawsze będzie hejt się dobrze sprzedawał. I niezależnie od tego, co nie zrobimy, to zawsze pojawi się ktoś i powie, pato deweloperka. Ja trochę prześmiewczo powiem, natomiast jeden z chyba z magazynów internetowych prowadzi taki cykl. 10 najlepszych przykładów pato deweloperki za 2021 pokazali, z czego, co ciekawe, 3 przypadki dotyczyły najmu, 2 dotyczyły, chyba czy 3 dotyczyły mieszkań już istniejących, które były wybudowane jeszcze w okresie, kiedy deweloperów nie było, bo to były jakieś mieszkania sprzed kilkudziesięciu lat. I rzeczywiście raptem 3 przypadki były takie deweloperskie, ale nie wiem, czy mówienie komuś, że nie może mieszkać w mieszkaniu, które jest o kształcie trójkątu, czy to jest rzeczywiście, jeżeli to jest przykładem jeden z top 10 patodeweloperki, jak to określili, to czy naprawdę jest tak źle? To znaczy, że jest dobrze, proszę Państwa, bo my w tamtym roku jako branża sprzedaliśmy 165 tysięcy mieszkań w całym kraju, z czego tylko w największych miastach ponad 80. To jest nasz szacunek za poprzedni rok. Na te 165 tysięcy mieszkań znalazło się pewnie 20 sztuk, które są słabe, po prostu. Za które może powinniśmy się wstydzić, powinniśmy je poprawić. Ale to jest 20, a może 30 sztuk na 165 tysięcy. Gdzie, w której branży możemy znaleźć tak dobry odsetek dobrego produktu? Czy jest w stanie skomentować architekt tą tezę, że patodeweloperki praktycznie w Polsce nie ma? Nie to, że nie ma, ona jest mała, przepraszam. To żebyśmy mieli pewność. Nie, to jest w ogóle chyba problem trudny do skomentowania w taki sposób, jak pani zapytała, bo oczywiście, że nie wiem, tam gdzieś drwa robią, tam wióry lecą i to jest na pewno za każdym razem możemy wskazywać te złe przykłady i w ogóle to chyba celem jest nie to, żeby mówić, że ich nie ma absolutnie. Ja myślę, że tutaj nawet to, co pan komendant powiedział, ich jest znacznie więcej. No, nie łudźmy się, że 20 złych przykładów w tych 180 czy 160 tysiącach. Jest ich znacznie więcej. To wynika oczywiście z tego, że to się... No, jesteśmy, mówiąc w mega koniunkturze, projekty powstają bardzo szybko. Te projekty muszą być dopracowywane i one są dopracowywane. Warto rzeczywiście robić sobie te czarne listy tych ludzi, którzy rzeczywiście gorzej obsługują, czy sprzedają gorsze mieszkania, czy gorzej projektują, bo my powinniśmy rzeczywiście, nie dlatego, żeby wytykać i piętnować, tylko żeby rzeczywiście starać się być lepszym w tym, co robimy. I tu myślę, że jak tu siedzimy, myślę, że też możemy powiedzieć, że to jest celem dla nas też, żeby dostawać te sygnały o tym, gdzie nam się może nie udało do końca coś dobrze zrobić, no bo wtedy mamy szansę na to, żeby przy następnym projekcie starać się te błędy wyeliminować. Co do patodeweloperki, no to rzeczywiście jest to problem wykorzystywania w sposób nadmierny tego, czego często planista w tym planie nie zakładał. Często jest to też problem przedłużającego się procesu i często te inwestycje są efektem decyzji wydawanych kilkanaście lat temu. Pan powiedział, że dzisiaj proces przygotowania inwestycji to jest kilka lat. Tak, ja muszę powiedzieć, że ze zgrozą nawet kilkanaście. Tak? I to są też często, nie boję się powiedzieć, błędne decyzje wydawane kiedyś, one dzisiaj już nie przystają trochę do naszej dzisiejszej współczesnej rzeczywistości. I myślę, że tutaj też to, o czym mówił pan prezes Grochowski, my musimy dzisiaj rzeczywiście zaufać sobie. W tym zaufaniu jest, no, dla mnie to jest podstawa. Tak? Nie ma takiego prawa, nie ma takiej ustawy. Pan poseł mówił o deregulacji i boję się, że ta deregulacja wprowadzi więcej jeszcze zamieszania, bo jakby chyba najbardziej, czego my nie oczekujemy, to jest częstotliwość tych zmian. I rozumiem, że sytuacja, w której próbujemy sobie wyobrazić, że dzisiaj musimy zareagować na kłopoty z terenami zajmowanymi przez centra handlowe. Rzeczywiście, no gdybyśmy czekali na plany miejscowe w takim obszarze, to jest proces 5 lat. Nowe prawo w tym względzie pozwala na to, żeby przy zachowaniu jak najbardziej standardów i dyskusji, i konsultacji
Powiem nawet więcej, to tak zwana Lex Developer jest ustawą, która chyba wszystkich zaskoczyła, jak dobrze może działać i myślę, że na tą ustawę wlano bardzo dużo pomyj na dzień dobry, po czym okazało się, że to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, że w procesie dialogu, zaufania i przygotowywania dobrego, przemyślanego projektu udaje się zrealizować projekt, który czasami owszem obejmuje obszar o wielkości dużego miasteczka, natomiast jest to szansa na to, żeby zrobić to dobrze, żeby bardzo wiele rzeczy przemyśleć jako właśnie miasteczka, które jako miasteczka wszystko mające. I to, co pan prezes mówił też, coraz częściej są to wydatki wielomilionowe. Dotyczy to budowy dróg, infrastruktury technicznej czy szkoły. Trochę prawdą jest niestety, że to jest przerzucane też na potencjalnych klientów, tak? Bo przecież nie oszukujmy się, jeżeli dzisiaj ktoś ma za zadanie zbudować szkołę, to koszt kilkudziesięciu milionów złotych musi zawrzeć w cenie tego metra kwadratowego. W związku z tym rzeczywiście dzisiaj ten w cudzysłowie zły deweloper produkuje tak naprawdę kawałek miasta, który no, finansują jego przyszli mieszkańcy i oni się dzielą potem tym sfinansowanym przez nich dobrem, szkołą, drogą z tymi, którzy najczęściej skazują ten projekt na dwu czy trzyletni proces oprotestowywania. Ale tak jak mówię, no, podstawą jest zaufanie. Nie ma się co oszukiwać, nie ma takiej ustawy, która wyreguluje kwestie jakości projektu, czy zlikwiduje patodeweloperkę. Nie, nie oszukujmy się. Po prostu dobre firmy zdobywały swoją renomę przez kilkadziesiąt lat i one dbają o tą renomę, starają się dbać i to, co mówimy, to jest, no, my rzeczywiście chcemy bardzo szybkich reakcji, ale musimy się uzbroić i ja myślę, że dzisiaj już możemy powiedzieć, że czy to jest firma Arche, czy firmy, które są w PZFD, to są firmy, które pracowały na to latami i one naprawdę są odpowiedzialne za to, żeby tego dobytku nie roztrwonić, tak? Przez jakiś jeden zły projekt, gdzie nawet widzimy często, że kosztem powierzchni, czy kosztem, no, mówiąc poprawy jakości przestrzeni tej, którą chcemy zrealizować, no to jest naprawdę przemyślana decyzja często, tak? Dzisiaj budujemy mniej, a czasami możemy to zbudować z dużo większym, nazwijmy to w cudzysłowie też zyskiem nie tylko finansowym, ale także takim, o którym lubimy mówić, że to jest ładne, brzydkie albo lepsze. A czy pana zdaniem... Ludzie chcą zapłacić za to. A czy pana zdaniem ten Lex Developer rozciągnięty pod tereny usługowe może rzeczywiście wpłynąć na zmniejszenie ceny mieszkań? Ja bym tutaj nie łączył tego z zmianą ceny mieszkań. Ja myślę, że ceny mieszkań to jest wypadkowa bardzo wielu rzeczy. Myślę, że brak. Na pewno przysporzy to kilkuset, jeżeli nie kilku tysięcy hektarów pod realizację nowych projektów. Natomiast kilkuset hektarów. Natomiast czy to wpłynie na ceny w mieszkalnictwie, na które wpływa naprawdę dzisiaj brak rąk do pracy w jakimś sensie, tak jak mówiłem, te projekty są obciążane coraz większym ukrytym podatkiem drogowym, edukacyjnym. To są wszystko koszty, które te firmy w zasadzie biorą na siebie albo na swoich klientów, po części na siebie, po części na swoich klientów, właśnie dlatego, że miasta czy państwa tutaj, czy nasze państwo nie nadąża za tym, co powinno robić, tak? Mhm. Pan Konrad Puchocki na początku debaty wskazał o tej niebotycznej cenie działki w Gdańsku. Ja chciałam zapytać, jak branża kalkuluje cenę gruntów, cenie całej inwestycji? Jaką wartość ona nie powinna, cena gruntu, przekroczyć, żeby projekt spinał się finansowo? Można podać takie szacunki? Znaczy, to się oczywiście zmienia i zmierzamy coraz bardziej ku temu kierunkowi londyńskiemu, że tak powiem, gdzie faktycznie cena gruntu potrafi stanowić 60 i 70% finalnej ceny mieszkania. Oczywiście w Polsce jeszcze nie mamy takich wartości, ale o ile poza dużymi miastami, bo można było spokojnie próbować
zmieścić ten grunt w kilkunastu procentach, tak w tej chwili, czy nawet w dużych miastach, mówiąc o tańszych lokalizacjach, tak w tej chwili praktycznie w obszarze dużych miast nie udaje się zejść poniżej 25-30%, co oczywiście to bardzo różni się od lokalizacji, ale może, żeby Państwu zobrazować jakiś przykład. Jedna z najtańszych, z absolutnie najtańszych dzielnic warszawskich w tej chwili osiąga ceny rzędu 2,5 tysiąca złotych do metra potencjalnego mieszkania. Mówimy o jednej z najtańszych dzielnic, bądź najtańszej, być może w tej chwili ona jest dalej najtańsza. 2,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy potencjalnego mieszkania. Wykonawcy przychodzą do nas oferując dzisiaj przy obciążeniach cen energii, Nowego Ładu, niestabilności, wyjściowo zaczynają z nami rozmawiać dzisiaj od 7 tysięcy, często zdarzają się te oferty, mówiąc o jakimś niespecjalnie skomplikowanym budynku z jednym garażem, z jednym poziomem garażu podziemnego. Nawet zakładając, że zakontraktujemy to po 6,5 tysiąca złotych, mamy 9 tysięcy, zanim policzyliśmy koszty architekta, koszty finansowania, koszty 5 lat przygotowania takiej inwestycji, żeby uzyskać niezbędne pozwolenia. Realnie daje to minimum 12 tysięcy złotych w cenie sprzedaży. Na najtańszej dzielnicy warszawskiej. To pokazuje, jeszcze do niedawna, jeszcze jakbyśmy się cofnęli o 5 lat temu, w tej dzielnicy grunt można było kupić za około 800 zł do metra kwadratowego. To pokazuje, jak dramatycznie brakuje gruntów budowlanych w dużych miastach. I myślę, że tu warto jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. My dosłownie niedawno pokazaliśmy takie obliczenia, że o ile jeszcze 5 lat temu udział 6 największych miast, łącznie licząc Trójmiasto jako jedno miasto, w nowych inwestycjach deweloperskich odpowiadał za około 60%. Tak w 2021 roku, jak zliczyliśmy liczbę nowo rozpoczynanych budów, to proszę Państwa, 6 największych miast odpowiadało już tylko za 35%. To jest dramatyczny spadek w krótkim okresie, pokazujący, jak bardzo w centrach dużych miast nie ma terenów. I to jest albo, że tych terenów w ogóle nie ma, albo to, co powiedział Paweł Majkusiak, 10 lat, czy 13 nawet, może dyskutowania nad dużymi projektami, bo wiadomo, że nikt nie chce w swoim sąsiedztwie mieć projektów, ale to jest tak naprawdę bardzo złudne, bo koniec końców za chwilę ci mieszkańcy płacą dużo więcej w opłatach za prąd, za wodę, za śmieci, za utrzymanie odśnieżania ulic, bo po prostu to miasto się rozlewa w sposób nieograniczony. I jednocześnie pamiętajmy, że takie rozlewanie się miast jest super nieekologiczne. Nam padają zielone przedmieścia, które tam pod jeden dom jednorodzinny pada kilkadziesiąt drzew. Nie kilka, jak pod cały blok centrum miasta, tylko kilkadziesiąt. Miałem taką dyskusję z jedną z aktywistek, która mówiła, że no tak, ale w centrach miast brakuje tej zieleni, więc lepiej, żeby jednak żeby budować na przedmieściach. Więc zapytałem, czy w związku z tym uważa, że lepiej, żeby, przepraszam, to będzie bardzo brutalne porównanie, ale czy uważa, że lepiej, żeby zginęło 100 jeży pod miastem niż jeden w mieście, bo przecież pod miastem jest ich więcej? To jest złudne myślenie. Nam się wydaje, że jeżeli nie widzimy czegoś, to nie robimy szkody. Robimy tą szkodę i te rozlewające się miasta robią ogromną szkodę nam samym ekonomicznie, ale przede wszystkim też planecie, jeżeli mówimy o kwestiach środowiskowych. Właśnie mówimy o tych pustych działkach, których brakuje. W związku z tym, że brakuje tych pustych działek, to właśnie taki Arche szuka działek już zabudowanych, które bardzo często mają już swoją historię, są postindustrialne, które są objęte ochroną konserwatorską. I chciałam zapytać właśnie, jak w takich warunkach się inwestuje. Czy jak często musiał pan prezes na przykład zmienić plan na daną inwestycję, na dany kwartał, bo tu coś powiedział konserwator, albo okazało się, że ta dana inwestycja mocno pana zaskoczyła? Jak to jest inwestować w stare mury? Tak, no. Wchodzimy w te mniejsze miasta, tam pewne procedury wydawałoby się, że powinny być prostsze, że powinno zależeć władzom. Czasem może pozornie tak, ale niestety często też spotykamy pewne
pewne tam lokalne zależności czy układy. Konserwator no, jest z dużego miasta. Mamy doświadczenia, że jeden jakby jest pozytywnie nastawiony, ale inny przez rok nie wydaje żadnej decyzji. Ja prosiłem, żeby dał nam decyzję przynajmniej odmowną, żebyśmy mogli coś dalej robić. Po prostu nic. No jest wyjazdów kilkanaście, ja sam byłem kilka razy i to nie idzie. Nie wiem o co chodzi. Znaczy, są oczywiście pozytywne przykłady, bo nie bylibyśmy w tym miejscu, co jesteśmy, ale myślę, że przez te przepisy, że nieraz urzędnicy czy jak no, nie wiedzą, jak. Co dalej z tym zrobić? Tak samo czy rady gmin, czy dany burmistrz, czy prezydent. To tak długo my sobie tu urządzamy, bo po prostu no, weszliśmy w procedury, w przepisy. To jest bardzo, bardzo trudne. I jeżeli radykalnie nie zaufamy sobie to, co pan Paweł mówił, to po prostu no, nie będziemy konkurencyjni po prostu. No, gdzieś tylko koszty będziemy generować, a my powinniśmy jakby zarabiać pieniądze i jak najtaniej sprzedawać. Nie sprzedawać drożej niż jest potrzeba, bo no, ale to gdzieś no, jest ślepa uliczka. Na pewno jest nam łatwiej w tych mniejszych jakby środowiskach, bo tam łatwiej dotrzeć czy media, czy jak dużo ludzi rozsądnych i tam się znają. Także gdzieś tam swoje no jakby robimy, ale wszędzie jakby ta mentalność jakby Polaka jest niestety podobna, bo ktoś zarobi pieniądze, bo tutaj deweloper jest taki, a przedsiębiorca jest taki, bo to się nagłaśnia, same sensacje. Naprawdę, jeżeli jakby nie zmienimy kierunku, to marnie to widzę, ale po pandemii mam nadzieję, że coś do nas dotrze, że jakby to na ten. No wyjdzie na korzyść, że musimy sobie gdzieś ułatwiać to wszystko pewne te, bo generalnie w tym momencie, co państwa by nie kosztowało, procedury w urzędach jeszcze bardziej się wydłużyły, no bo COVID, nie ma urzędników, nie ma to i te postępowania. Także ja cały czas apeluję o upraszczanie przepisów, wyrzucanie na śmieci tego wszystkiego, a pozwólmy, no, żeby ta konkurencja jakby mogła funkcjonować normalnie, że pracujemy na tą markę, że jesteśmy porządni, a nie oszuści. To da szansę, że będziemy jakoś posuwali się do przodu i nie rozlewali tych miast i nie kombinowali specjalnie, bo mówiłem, że trzeba niekonwencjonalne metody często wykorzystywać. W dobrym znaczeniu oczywiście, bo w żadnej na szczęście nie miałem jakby potrzeby, także spokojnie śpię. A chciałam właśnie pana prezesa zapytać, jak wyglądają jego zdolności. Bardzo proszę, panie Konradzie. To chciałem tylko dodać, że to, co prezes Grochowski zwrócił uwagę, czyli konserwator, to jest niestety to są sygnały, które docierają do nas bardzo często, że współpraca z konserwatorami niestety, znaczy, a może na szczęście, ciężko powiedzieć, dwa województwa nam się powtarzają regularnie. To nie jest tak, że dostajemy sygnały z całego kraju, że wszędzie jest absolutnie bardzo trudna współpraca z konserwatorami. My mamy raczej takie sygnały, że o ile w większości miejsc ta współpraca jest racjonalna, że konserwatorzy rzeczywiście wkładają mnóstwo merytorycznej pracy, mnóstwo zapału do tego, żeby rzeczywiście te zabytki ratować rękoma inwestorów, bo nie oszukujmy się, jeżeli inwestor prywatny nie przyjdzie, nie będzie remontował, to chyba prezes Grochowski powiedział, zdarzają się raptem jakieś pożary, bo poprzedni właściciel wie, że nie jest w stanie tego sprzedać, bo nikt nie chce kupić czegoś, co nie może
czego nie może później przebudować, bądź wieża ma gehennę z konserwatorem. I my niestety dostajemy takie regularne sygnały z dwóch województw. Ja nie będę wskazywał, które to są województwa, natomiast branża dokładnie o tym wie. Rozmawiamy o tym z nowym generalnym konserwatorem zabytku, że jest problem z decyzyjnością w niektórych częściach kraju, czy jest problem z poszanowaniem opinii uzgodnień dotyczących tego, co było wydane przez poprzedników. To jest również bardzo często spotykany case, czyli że konserwator wydaje opinię bądź uzgodnienia, wedle tego jest przygotowywany nowy projekt, a to trwa lata często, po czym jest zmiana na stanowisku i jest nowa polityka w danym zakresie, czy jest zmiana podejścia. To oczywiście powoduje, że no, słyszymy czasami takie przypadki, gdzie inwestorzy, którzy nie są takimi bohaterami jak prezes Grochowski, mówią, ja już więcej zabytkowych obiektów nie chcę. I przypomnę, no, mieliśmy dwie takie historie. Jedno z nich to był po rewitalizacji Fortu VIII. Inwestor powiedział, 13 lat walczyliśmy o to, żeby to zbudować i to był na pewno nasz ostatni obiekt zabytkowy, jakikolwiek dotknęliśmy. W tym samym roku inny inwestor powiedział o bardzo luksusowej kamienicy, którą również 13 lat przebudował, że to dla nich też był ostatni projekt zabytkowy, jaki kiedykolwiek będą robili. Więc rzeczywiście to przegięcie wahadła i reagowanie na jakieś negatywne przypadki musi być robione z głową, bo inaczej mamy takie sytuacje, że tej współpracy nie jesteśmy w stanie kontynuować. Postrzeganie dewelopera właśnie w kategorii nie tego, który przywraca to tkankę miejską, tylko jako tego, że o, przyszedł deweloper, to trzeba na pewno wszystko objąć opieką konserwatorską, żeby przypadkiem nic nie zmienił. I to też się tak dzieje. No, mamy legendarny przykład warszawskiej Emilii, że tuż po sprzedaniu ona raptem pojawiła się w gminnej ewidencji zabytków. To są przykłady, które zostają z branżą na lata. I branża latami mówi, ojej, nie, to zabytkowy obiekt tam jest, to lepiej tego nie tykajmy, bo to jest jajko, które po dotknięciu może się okazać, że będzie jednak mało świeże. I to powoduje, że tak naprawdę jako społeczeństwo tracimy, bo brak tego zaufania i brak tej współpracy powoduje, że te zabytki niszczeją. Także też namawiam panią redaktor może do tego, żeby rzeczywiście pociągnąć troszkę, czy podpytać nowego generalnego konserwatora, jakie ma pomysły w tym przedmiocie. Dostaliśmy jako branża tutaj zapowiedź takich wspólnych grup roboczych nad problemami, które się pojawiają. Oczywiście nie nad poszczególnymi przypadkami, tylko nad rodzajami przypadków, jakie się pojawiają. Mamy nadzieję, że to pomoże i to przyspieszy, bo mamy mnóstwo fajnych, zabytkowych obiektów w kraju, które dobrze byłoby rewitalizować i przywracać im świetność. Dziękuję za inspirację. Chciałabym jeszcze dopytać, czy my nie mamy w takim razie dzisiaj ciągłości urzędu konserwatora? Jeśli chodzi o te opinie, które wskazywał Pan, że się zmienia, nagle zmienia się konserwator, zmienia się polityka, a ciągłość urzędu? Ja to też mogę odpowiedzieć. Tak, że zmienia się konserwator i niestety następny jakby nie uznaje poprzedniego. On ma trochę inne podejście i trzeba całą procedurę powtórzyć. To myśmy w Gdańsku akurat konkretnie powiem, no przeszli, gdzie pierwszy projekt był uzgodniony, gdzie praktycznie wyczyściliśmy budynek, zostawały mury, a później chcieliśmy zostawić ducha i jakby miejsca jak najmniej naszej interwencji. Niestety za drugim podejściem no nie można było nic. Nam się ta budowa co najmniej o rok przedłużyła. No to są też koszty, które mają wpływ. No, tak nie może być. Jeszcze jeżeli o konserwatorów chodzi, tam ogólnie dzieje się dużo lepiej. My już dużo łatwiej mamy po iluś latach pracy, ale regionalne dyrekcje ochrony środowiska, tutaj raporty oddziaływania na środowisko, to jest w ogóle. Wchodzimy no, na tereny, gdzie wszelkie zanieczyszczenia, wiemy, że kilka, nieraz i kilkanaście milionów będą kosztowały, wstępnie mamy wycenione, bo to sprawdzamy przy zakupie, przy umowie przedwstępnej, co nas będzie kosztowało, bo nieraz jakby taniej kupujemy, my nie mamy tak dużo pieniędzy jako firma, jak deweloperzy giełdowi, ale na szczęście no, jakby takie projekty podejmujemy się, ale to
Nikt tego nie zrobi. No, tu prywatnie podejmujemy się oczywiście. Ja nie jestem organizacją charytatywną i to później no, muszą nabywcy mieszkań zapłacić, ale to też nie powinno tak długo trwać. No, mamy terenów bardzo dużo zdegradowanych. To jest wszystko, nikt tego nie kontrolował. No, wstyd po prostu. I jeżeli ktoś się podejmuje, to pewne ułatwienia no, powinny być, a nie tak jak w terenie dziewiczym no, wchodzimy, no wtedy jak najbardziej chronimy środowisko. Ale nie tu, gdzie no tylko możemy poprawić. To jest kolejny problem i to w nieskończoność można wydłużać kolejne te, zmieniają się osoby. Później jakaś nieaktualne uzgodnienia się robią, trzeba powtarzać, także to kilka, a nawet kilkanaście lat. My też mamy takie projekty, niestety. Dobrze, że inne. My jesteśmy, przyzwyczaiłem się, że możemy jakby szybciej prowadzić, ale mamy też takie niestety wstydliwa sytuacja. Teren jakby jeszcze bardziej ulega degradacji, tam już nie ma co wchodzić, drzewa większe niż, już prawie nie widać tego, ale jest pod ochroną konserwatora niby i środowiska. No pozwólmy działać tym wariatom. Znaczy, chodzi o deweloperów. No to może teraz jakiś pozytywny przykład współpracy konserwatorskiej od pana Pawła Majkusiaka. Pracowaliście przy hali Koszyki. Może tam było wszystko idealnie. Współpraca się układała idealnie. Nie, ja myślę, że znowu. Tak, współpraca się układała idealnie, bo mam nadzieję, że to konserwatorium. Nie, mówiąc całkiem serio. My bierzemy udział w takich projektach. Koszyki były już nawet czasami takim dobrym wspomnieniem, są dzisiaj takim dobrym wspomnieniem siedmioletniej pracy nad projektem od początku jego rozpoczęcia do zamknięcia tego procesu budowania. Bo to nie jest tak, że my w takich obiektach zabytkowych współpracujemy tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale na etapie w zasadzie całej budowy. I to myślę, że my staramy się i prosimy o to zawsze konserwatorów, mówiąc, że jest to konieczne na każdym etapie pracy, ale tak jak pan prezes mówił, konieczna jest stabilność i ciągłość tych decyzji. I nawet jeżeli ktoś w tym procesie podjął jakąś decyzję, którą ten następny, jego następca mógłby podjąć, nie wiem, z korektą, to na pewno z korektą, a nie ze zmianą czy ze zwrotem. My ostatnim takim projektem, gdzie możemy powiedzieć, że mieliśmy pełną współpracę z konserwatorem, to jest projekt browarów warszawskich, gdzie ta współpraca przy części tego projektu była też podobnie jak w przypadku hali Koszyki, taką bardzo, bardzo no, ciągłą, mówiąc, spotykaliśmy się tam od procesu projektowania do budowy i to są takie pozytywne przykłady. To jest zresztą jeden z niewielu urzędów, który ma na szczęście takie prawo powiedzieć, że jemu się po prostu to nie podoba i poprosimy o rozwiązanie zamienne. Co niestety w polskich urzędach nie jest możliwe, bo tak jak pan prezes mówił, najłatwiej byłoby usiąść z tym decydentem po stronie Wydziału Architektury czy po stronie konserwatora i po prostu umówić się. Nie, w słowo umówić się od nas, u nas w Polsce oznacza od razu jakieś niebezpieczne konotacje, ale to jest zawsze kwestia jakiejś umowy. To znaczy mamy poczucie, że to oczywiście wymaga zaufania, to oczywiście wymaga nieco luźniejszych zapisów w planach miejscowych czy w prawie, właśnie niedookreślonych poprzez jakieś złe sytuacje, bo my niestety mamy tendencję do stanowienia prawa na podstawie naszych złych doświadczeń. Mówię my, mając świadomość naszych ustawodawców, oni najczęściej doregulowują, doprecyzowują, ale my, mówię, tak, nie jest łatwa współpraca z urzędem konserwatorskim, zwłaszcza w sytuacji, kiedy te kompetencje dzisiaj często są dzielone pomiędzy wojewodę i prezydenta, tak? Bo na, nie wiem, pewnie pani orientuje się, że najczęściej są to kompetencje u konserwatora wojewódzkiego, który dzisiaj no, często nie ma takiego bezpośredniego dialogu z konserwatorem miejskim, ale no, nie chcąc tylko narzekać, mówimy o tym, że te procesy trwają, udaje nam się uzyskiwać jakieś uzgodnienia, bo no, czasami dla nas dramatycznych i dla inwestorów też sytuacjach, kiedy my musimy wykonywać tą robotę
jeszcze raz, to jest po prostu procesem długotrwałym i kosztownym, tak? Ale na pewno warte sytuacje, no, nie wiem, przemyślenia, bo rzeczywiście tych interesów jest tutaj bardzo dużo. Ten interes, żeby zachować coś, co jest wartością kulturową, historyczną i przede wszystkim zrobić w takim czasie, kiedy ta wartość po prostu nie stanie się ofiarą procesu destrukcji poprzez deszcz, wiatr i pożar, bo to też jest sytuacja, w której my zdajemy sobie sprawę z tego, że tu nie ma sytuacji. No, niestety te projekty trwają za długo. Tu musimy powiedzieć, że nawet decyzja na nie byłaby decyzją konkretną, która może oczywiście mieć kontynuację w procesie odwoławczym. Naszym problemem podstawowym dzisiaj jest brak decyzji jakiejkolwiek przez kilka miesięcy, żeby nie powiedzieć kilka lat. Tak. To jest ten proces dla nas najbardziej destrukcyjny w procesie inwestowania i naszej pracy. Dlatego, że ta praca nie może być zamknięta na jakimś etapie i przekierowana albo do nowego otwarcia, albo do procesu odwoławczego, bo to są często decyzje bardzo subiektywne i konserwator ma wielką władzę tutaj, żeby powiedzieć nie, bo nie. I to oczywiście jest jego wadą i zaletą, bo często jest to właśnie sytuacja, która wymaga takiego przekonywania się wzajemnie, pokazywania tych rozwiązań i jakby w cudzysłowie targowania się, negocjacji, że jeżeli uda nam się coś zrobić, to uda nam się też coś zachować, ale być może nie 100% tego, co już dzisiaj czasami no, nie może być zachowane, bo jest to obiekt, który był przemysłowym obiektem, a dzisiaj musimy zrealizować tam hotel, halę targową, czy nie wiem, food hall, czy jest to nie wiem, produkcja piwa, ale połączona z restauracją. Tak? W związku z tym my musimy dzisiaj rzeczywiście się z tymi ludźmi no, spędzać długie wieczory i pracować i rozmawiać, no ale przede wszystkim parametrem jest to, żeby ta decyzja była po ich stronie. Często oni rzeczywiście mają rację, są niedofinansowanymi urzędami, gdzie ilość spraw przerasta ilość kadr. I to jest często ich jakby odpowiedź, dlaczego tak długo, tak? Pytanie, czy każdy z obiektów musi lądować u konserwatora wojewódzkiego? Czy rzeczywiście tu, no nie wiem, nie może być dzielone, a ta kompetencja pomiędzy konserwatorów chociażby miejskich, tak? Bardzo dziękuję. W związku z tym, że mamy prawnika na pokładzie, to chciałam jeszcze dopytać o tą ciągłość urzędu konserwatora. Mamy opinię jednego konserwatora, konserwator się zmienia i co? I z tą pierwszą nie możemy zrobić? No tak daleko jak to są wytyczne tak naprawdę do projektu, to rzeczywiście nie mamy twardej podstawy, żeby, że tak powiem, wymagać czy pozwać konserwatora o respektowanie swoich wcześniejszych ustaleń, bo właśnie ustawa daje też bardzo dużą swobodę w uznaniu i tak de facto nawet jeżeli już mamy wydane faktycznie uzgodnienia, czyli coś, co powinno właściwie wiązać, to rzeczywiście jest tam bardzo duże pole manewru. I nie chodzi o to, że inwestor coś zupełnie inaczej zaprojektował, co widzimy, że pojawiają się momenty, gdzie mówią, ale nie, nie, my wyobrażaliśmy sobie to inaczej. I nie chodzi o to, że rzeczywiście było niezrozumienie pomiędzy stronami. Chodzi o to, że zmienił się paradygmat, który występuje w urzędzie. I rzeczywiście urząd nie uznaje tego, co wcześniej było dograne, było uzgodnione. To niestety również słyszymy w trakcie już jakby idących realizacji co do takich szczegółów czasami rzeczywiście, że mamy zmianę konserwatora i pomimo tego, że już jest wydana nawet decyzja o pozwoleniu na budowę, czyli teoretycznie ta, która nam konsumuje wszystkie uzgodnienia z konserwatorem i powinniśmy już mieć wszystko ustalone, również pojawiają się przy zmianie jakby obsady tych urzędów pewnego rodzaju nieporozumienia co do tego, czy to jest według tego, jak urząd to widział, czy nie. Czyli rzeczywiście mamy ten problem. No a wydanie zwykłych opinii, faktycznie jeżeli mamy opinię konserwatora i wytyczne konserwatora, to one rzeczywiście są w ogóle nierespektowane i nie muszą być respektowane, także jest to jakiś problem. Jeżeli mogę, ja tylko chciałem dodać, bo Paweł Majkuś, jak słusznie wspomniał, o kosztach i to samo prezes Grochowski, o kosztach, które powodują takie przystoje. A ja nie mogę nie zauważyć jednej bomby kosztowej, która idzie w polskich przepisach i wszystko wskazuje na to, że no ona wejdzie w życie, bo warunki techniczne muszą się zmienić od września, więc rząd ma do wyboru albo przedłużyć obowiązywanie obecnych, albo
złożyć projekt nowych. Ten projekt nowych jest i w tym projekcie nowych są dramatycznie podnoszące koszty rozwiązania, zwłaszcza dla lokalizacji centralnych. Mówimy o takich rzeczach jak zakazaniu miejsc rodzinnych, postojowych miejsc rodzinnych. Wcześniej mówił o tym poseł Wróblewski. My robimy w tej chwili takie zestawienie, ile kosztuje miejsce pojedyncze, ile rodzinne i często to są koszty rzędu za pojedyncze parkowanie samochodu, to jest 45 tysięcy, a rodzinne, czyli że mamy jeden za drugim sprzedawane dla tego samego mieszkania, to jest często 55 tysięcy za dwa. Czyli mamy nieporównywalnie tańszy koszt parkowania. Chce się dzisiaj tego zakazać. Również platform na przykład, które umożliwiały parkowanie jeden na drugim, tak popularne na Wilanowie, gdzie do jednego mieszkania takie platformy standardowo właściwie występują. Co ciekawe, jeden z naszych poznańskich inwestorów odpowiedział, że on sprzedaje w tej samej cenie, co jest rzeczywiście szokujące i trochę dla nas niezrozumiałe, w tej samej cenie sprzedaje miejsca pojedyncze, co miejsca podwójne z klausami właśnie, czyli z tymi takimi windami. Tak sobie to skalkulował, zaskakujące, ale po prostu tak poprzypisywał od razu do większych mieszkań. Mamy w końcu teoretycznie brzmiącą fajnie wprowadzenie obowiązku nasłonecznienia dla kawalerek od północy tak zwanych. Tylko ustawodawca w ogóle nie wyobraził sobie, co to oznacza. Proszę Państwa, jeżeli idziecie ulicami jakiejś zabytkowej, zwartej zabudowy śródmiejskiej, to spójrzcie na jakąkolwiek kamienicę i wyobraźcie sobie, że jeżeli to okno jest od północy, to zapewne tam są kawalerki, bo trudno było zapewnić, aby bezpośrednie promienie słońca wpadały, chociaż okno może być bardzo duże. Może to być nawet ściana ze szkła, która zapewnia dużo światła dziennego, ale nie zapewnia bezpośredniego promienia słonecznego. Proszę Państwa, te mieszkania właśnie zostają praktycznie zakazane. My w śródmieściach nie będziemy mogli budować już kawalerek, bo będziemy musieli robić tylko i wyłącznie mieszkania, które będą miały nasłonecznienie, co oznacza, że nie będziemy mogli zrobić z jednej strony budynku kawalerek, z drugiej dużych mieszkań, tylko będziemy musieli połączyć, czy kawalerek z lewej i z prawej, będziemy musieli połączyć te mieszkania w duże, żeby przynajmniej jeden pokój był jeszcze od południa albo od wschodu. To oznacza koniec małych mieszkań w centrach miast, czy dramatyczne ograniczenie ilości tych małych mieszkań. Co więcej, ministerstwo proponuje stosowanie takich samych zasad do obiektów zamieszkania zbiorowego, do hoteli, co jest jakąś aberracją i w ogóle szaleństwem, żeby stosować przepisy o nasłonecznieniu do hoteli, czy choćby do aresztów, proszę Państwa, bo to oznacza no, w ogóle jakby całkowite ograniczenie możliwości adaptowania przestrzeni w zabytkowych centrach miast, czy w gęstych centrach miast i jeszcze bardziej potęguje rozlewanie się na przedmieścia. I na jakim etapie są te propozycje, ten projekt warunków technicznych? Projekt no, prawdopodobnie ma zostać skierowany do Komisji Prawniczej, czyli właściwie jest na ostatniej prostej w tym tygodniu. Musi rząd go wysłać do Komisji Europejskiej tak naprawdę jeszcze w marcu. Co znamienne, Polski Związek Firm Deweloperskich, Izba Architektów i Stowarzyszenie Architektów Polskich wspólnie wystosowały apel o zmianę kluczowych przepisów. My, rzadko nam się zdarza, że mówimy tak jednym głosem, jako te różne podmioty, bo rzeczywiście dostrzegamy, że te propozycje, choć brzmią bardzo fajnie populistycznie, bo mówią, każde miejsce postojowe musi być niezależne, to oznacza w praktyce, że nie będzie miejsc rodzinnych po 50 tysięcy, tylko będą dwa po 45 pojedyncze. Dla wielu rodzin oznacza to brak możliwości zakupienia takiego miejsca postojowego, czy to, że będziemy musieli robić nasłonecznione kawalerki w centrach miast, gdzie się tego nie da zrobić, oznacza, że będziemy mieli de facto tylko duże mieszkania w centrach miast. Czyli pozbawienie młodych ludzi możliwości przebywania w centrach miast. Z hotelami jest to już zupełnie niezrozumiałe. Podobnie mówimy o domach studenckich, o pensjonatach. Wiele tych przepisów wydaje się tam jednak pojawiła się w oparciu chyba o jakieś jednostkowe zgłoszenia, być może właśnie jakiegoś konkretnego mieszkańca, jakiejś interwencji poselskiej i doprowadziło to do wpisania przepisu bez zastanowienia się, a jak to będzie oddziaływało na te 165 tysięcy mieszkań, które w kraju realizują deweloperzy, czy 200
30 czy 240 tysięcy wszystkich inwestycji, które powstają w kraju. Rzeczywiście chyba zabrakło tego odniesienia, jak taki jednostkowy przypadek będzie miał się do masy, którą budujemy w całym kraju. I tutaj jedną z takich konsekwencji będzie budowanie miast północ z budynkami ustawionymi północ-południe, żeby uzyskiwać te 3 i więcej godzinne na słonecznienia, a później będziemy chronili te mieszkania, w których w jednopokojowym mieszkaniu przez 6 godzin w lipcu i sierpniu nie da się spędzić godziny, bo są to mieszkania po prostu przegrzewane. W związku z tym zamontujemy tam te klimatyzatory, które będą zżerały ten prąd, po to tylko, żeby zadać sobie taką... No, bohatersko będziemy rozwiązywać problemy, które sami wymyśliliśmy, czyli taka definicja socjalizmu sformułowana przez Kisiela. Tutaj naprawdę jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie apelujemy za każdym razem. Te ładne, ulubione miasta, które zwiedzamy i jeździmy do nich namiętnie oglądać, powstawały właśnie bez żadnych regulacji. I oczywiście ważne, aby ktoś, kto kupuje to mieszkanie, mógł zapytać, jak długo on może korzystać z tego słońca. I tu zgodzimy się. I on ma prawo wyboru, żeby mógł kupić sobie mieszkanie, bo nie lubi słońca, albo mógł kupić sobie mieszkanie bez względu na jego wielkość, nasłonecznione przez 10 godzin, jeżeli tak lubi siedzieć w podkoszulku w pokoju, którym będzie nie do wytrzymania. Mówiąc wprost, tak? No bo jednym z naszych zadań jest powiedzenie mu, możesz sobie kupić samochód bez dachu, możesz sobie kupić bluzkę bez pleców, ale musisz wiedzieć, że jak wyjdziesz, mówiąc w zimie, do parku, no to będzie ci zimno, ale to jest twój problem, kupuj sobie tą bluzkę. No my próbujemy jak zwykle właśnie nadregulować, w związku z tym stworzyliśmy, w zasadzie nie stworzyliśmy narzędzia nawet do mierzenia, ale próbujemy odmierzyć słońce na sekundy i to jest niestety nasza wada fabryczna. Tak mówiąc nasza, mówimy o naszych parlamentarzystach, którzy chcą właśnie... Nie mogę zrozumieć, dlaczego musimy kolejny raz zmieniać prawo, które już obowiązuje i tak jak mówiliśmy, najgorsze w tym jest, że proces przygotowania inwestycji trwa 10 lat, 5 lat, a przepisy mają wejść w życie z dnia na dzień niemalże, bo jeżeli tam będzie jakiś vacatio legis, to będzie to po prostu półroczne. W związku z tym w sytuacji, kiedy decyzja środowiskowa uzyskiwana jest przez rok albo dwa, kiedy ten inwestor kupił tą działkę i chce wybudować tam domy, on nagle zostanie zaskoczony, mówiąc, podłoży mu się nogę tuż przed dobiegnięciem na metę. To jest działanie naprawdę de facto na szkodę, tak jak mówimy, wszystkich obywateli, bo to będzie sytuacja, w której... I owszem, jest to działanie pod tytułem akcja i reakcja, jest to działanie pod tytułem, bo gdzieś zbudowano ciasne podwórko, to musimy teraz zareagować, doregulowując i skazując wszystkich na, nie wiem, mieszkanie w kawalerce, która będzie miała za dużo tego słońca. No, to jest działanie, o które prosimy. Tu myślę, że poseł Wróblewski może nas jeszcze słucha albo będzie nas mógł odsłuchać. To są działania, które doprowadzą do kolejnego zatrzymania, zapaści, także takich programów, w których mówimy o budowaniu mieszkań socjalnych, społecznych, bo naprawdę to są rzeczy, które trudno jest regulować, mierząc na minuty słońca. Ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz dodał. To, proszę Państwa, powoduje i to jest pożywką dla rynku takiego nielegalnego często przebudowywania mieszkań starych i dzielenia tego wbrew jakimkolwiek przepisom na pojedyncze kawalerki. To jest tak zwane patofliperstwo i ono się pojawia bardzo często. Jak Państwo sobie odpalicie portale ogłoszeniowe, to w centrach dużych miast jest mnóstwo starych, dużych mieszkań, które są przerabiane własnym sumptem na 3-4 kawalerki i proszę mi uwierzyć, że w większości tych mieszkań tam ani wentylacja, ani kanalizacja, ani system wodociągowy całego budynku oczywiście nie jest przewidziany, że raptem mamy 3 albo 4 kuchnie w tym mieszkaniu, a nie jedną. I mamy problemy z zapachami kuchni w łazience albo zapachami łazienki w kuchni kogoś innego. To powoduje, to będzie wybuchem dla takich ofert, bo realnie my nie będziemy mieli tych mieszkań od południa, bo będziemy, bo od północy też nie będziemy mogli zaprojektować dużego mieszkania, które mimo, że będzie miało ścianę szkła i bardzo dobre, jakby będzie miało bardzo dobrą ilość światła dziennego, to nie będzie miało bezpośrednio promieni słonecznych, więc my będziemy musieli robić te mieszkania na przestrzał, czyli będą tylko duże. De facto likwidujemy większość kawalerek budowanych w centrach miast. Ale tacy patofliperzy odpowiedzą na tym,
na tą potrzebę, bo przecież ci ludzie będą chcieli mieszkać, będą chcieli wynajmować kawalerki i to, co już dzisiaj się pojawia na rynku, będzie jeszcze ze zdwojoną siłą i znowu padniemy ofiarą tej regulacji. I kończąc tą dyskusję, możemy powiedzieć, że będzie miał pan poseł co deregulować w takim razie, jeżeli te przepisy o warunkach technicznych nie zostaną zmienione. Bardzo dziękuję za dyskusję. Moimi gośćmi byli Paweł Majkusiak, Konrad Płochocki, Władysław Grochowski. Bardzo panu dziękuję za dyskusję. Dziękujemy.